Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku zakończyliśmy na spotkaniu z naszą przemytniczką, która podała nam w sumie lokalizację miejsca, przez które będziemy mogli się dostać w cudzysłowie przez mury, czy dokładnie mówiąc powiedziała nam nieco o... Chciałem powiedzieć, że poniekąd ta gospoda powinna być tutaj, że poniekąd powiedziała nam o... Enter our humble hall! Drink, dance and sing! To the madness of the king! O wyrwie w murach, ale nie do końca takiej, o której myślę, że większość mogłaby pomyśleć. I otoż nasza gospoda. Gdzie znajduje się? Life is too short for abstinence. Tutaj znajduje się toka w takim razie. Okej. Myślę, że coś tutaj ważnego może ktoś powie, ale chyba nie. The fat king. What other king could I mean? They say he sleeps here. He slept here, he ate here, he drank here, and he left here. Where he went after that? Who am I to say? No luck finding the king. Eivor! No luck. Finding such a large, famous man should be easy, but not for me. Come, let us drink. Who are these strange folk? Fools with no shame and no honor. Players who perform for the king. One of these fools may lead us to that greater fool, the king. Don't bother. It's like talking to drunks or goats. Or drunken goats. Eivor, I should thank you. For what? For backing me against Siegfried. He will not talk to the Franks, but we should still try, yes? Yes. And you can do this thing, with or without him. But I failed. Nobody here will tell me where to find the king. What should I do? A wise shield warrior must know both swords and words. Watch and learn. Żeby miała nasza charyzma tutaj zadziałać. To jest bardzo prawdopodobne. Liczyłem szczerze, że tutaj znajdziemy króla, to by mnie trochę zdziwiło, gdyby ona piła z królem z drugiej strony. Ponieważ patrząc po prostu na charakter tego króla. Nie poszedłem, moi drodzy, do kolejnej misji, bo to też może powinienem podkreślić. Nie poszedłem do tej misji związanej z katapultami, dlatego że ona wymaga spotkania z Siegfriedem i jeśli mam wybierać, po czyjej stronie chcę stanąć. Jakkolwiek, mówię, nie do końca się zgadzam z tym, co Toka robi, tak, no, próba jeszcze raz... Nie, jestem po prostu rozdarty, bo z jednej strony mam poczucie, że nie wiem, czy ma sens w ogóle jeszcze rozmowa z królem, z Karolem, po tym, co zrobił, a z drugiej, no cóż, uniknięcie rozlewu krwi byłoby chyba najlepszą opcją. Wracając, moi drodzy, oczywiście w poprzednim odcinku udało nam się podstawić, powiedzmy, wybuchowe... słoje pod drewniany most, który mamy zamiar rozwalić podczas natarcia. No ale cóż, pogadajmy z tymi błaznami. Greetings, good sir. I would offer my sword to your king. Where may I find him? When the great bear was sleeping, the jesters went creeping into the great bear's room. The jesters were all drinking, dancing and singing, even if waking the bear spells doom. The bear might be the king, so the king had a room. Tak, to jest dosyć czysta analogia. Zaraz przeczytam jeszcze tę notatkę. List gończy, poszukiwany. Rico, nie mam będzie go czytać. Znany na ulicach jako Szczurzy Król. Zanękanie, wymuszenia, tortury i zabijanie szczurami. Ostatnio widziałem przy miejskich kanałach za wszelkie informacje nagroda złocie. Czemu złocie? Przecież tutaj dają srebro. Zgłaszać się do króla Boliego. Okej. Okay. Denary są chyba srebrne, więc trochę dziwi mi to złoto, no ale cóż. Watch and learn, you said. See? Not so easy to find the king, is it? Widziałem, że... Będziemy się z nim pogadać o tych komnatach króla. Cóż. Możliwe, że ja się pomyliłem. Czekajcie, musimy tutaj wejść po prostu na górę. Chyba. Ja potrzebuję klucza. Pytanie, kto ma klucz, albo czy... O, proszę.
Klucz jest gdzieś tam. A mamy tutaj jakiegoś błazna. Tego ruszyć. O, mogę to ruszyć, okej. Okay. Tylko czy to mnie gdzieś zaprowadzi? Niespecjalnie. Tak, pogadamy z tym błaznem. Acting strange. Where is your king? As mute as the dead. No matter. Okej, może po prostu nie rozumie naszej mowy. W sensie, mam tutaj na myśli... mowy... mowy angielskiej. Rozumiem tylko francuski, ale proszę bardzo, dostaliśmy się tutaj bez większych problemów. Chociaż szczerze mówiąc, bałem się przez ten mały... przez to małe okienko się tam nie... przedrzemy. Niemniej, moi drodzy, najważniejsze jest to, że mamy klucz. Wchodzimy do kwatery króla i zobaczymy, czy on tutaj nadal jest. Coś brzmiało, jakby ktoś tutaj spał, ale może się pomyliłem. Zatem mamy, moi drodzy, list. Zaproszenie do Królewskiego Teatru. Wasza majestatyczna wysokość, najdroższy i najwspanialszy Karolu, niech twoje rządy będą tak wielkie jak twoja hojność. My, skromni aktorzy, zapraszamy cię, naszego ukochanego patrona, nową sztukę, którą wystawimy na scenie w... Aminę? Nie mam pojęcia, jak to czytać. Odbędzie się tam premiera błyskotliwej sztuki pod tytułem Jak ocenić króla. Zapewniamy też stosowną ilość wina i rozrywek. Towarzystwo zapewnią wspaniale odziani wedle królewskich wskazówek kompanii. Trwa najwierniejsza trupa, królewscy komedianci. Charles, I've found your hiding spot. Cóż, no to bierzemy tokę, moi drodzy, i idziemy. I found what I need. Charles enjoys the theater in Amiens. Good. Amiens. Let us go. Okay. No, he may lash out if he meets one of Siegfried's clan. Best I go alone. As you wish. But meet me here when you are done and tell me what he said. Nie wiem, czy rzeczywiście jest jakakolwiek różnica, czy spotka mnie, czy spotka ją, patrząc na to, co chciałam zrobić ostatnim razem. Trochę nie rozumiem, czemu do tego podszedł w ten, ani inny sposób Eivor, ale okej. Okay. Niech i tak będzie. Osobiście uważam, że naprawdę różnica, czy poszedłby z toką, czy bez, jest znikoma, jeśli w ogóle jakakolwiek. Mówię, patrząc na po prostu czyny Karola w przeszłości. I teraz już wiem, że czyta się to jako Amiens. Cóż. Ale wiecie, jaki ja jestem, tak? Ja nie umiem czytać po francusku. Generalnie za francuskiego. By his height, by his weight, by the length of his sock. No! Do not measure our royal majesty by the size of his anything! Instead, gauge his words. Oh, no. Test if they be honest. Or a crock. Friend pantomime, again you err. Words are like water, ever flowing. Estimate our royal ruler's legal deeds rather than his talk. Good, Arlequin. You have made everything suddenly and abundantly clear. Almighty Charles lies low in the back of a darkened theater! God damn you! Zaraz się pewnie tutaj po... dzisiaj będzie rozmówimy z tymi mimami, ale najpierw chciałem się pozbyć tych przeciwników, którzy nas tutaj nękają trochę. I'll kill you! Czy moglibyście mnie zostawić w spokoju z łaski swojej? Moglibyście mnie zostawić w spokoju, drodzy francuscy towarzysze, frankijscy towarzysze. Dobra, tam jeszcze będzie atakował, tam jest jeden kłucznik. Coś jeszcze? Nie, to już wszystko, przynajmniej póki co. Dobra, przeczytajmy sobie ten list. Wiadomość z zapewnieniem. Przyjacielu Mimie, choć twój niepokój jest zrozumiały, zrozum, nasz Karol to król. Oj, to król oświecony. Zdaję sobie sprawę z wyjątkowej roli, jaką pełnią sztyczki wymierzane przez błaznów i aktorów w królewskie nosy. Dostaniemy za naszą sztukę wielkie pieniądze. Sam zobaczysz. Rubadur. Ja coś czuję, że Karol będzie chciał ich po prostu skazać na śmierć. Tak szczerze, mam bardzo duże podejrzenie, że on po prostu będzie chciał ich zabić za co zrobili. Of Babylon, who art to be destroyed. Happy shall he be that takes the little one. Yes, demon. What? What does it do to the little ones? He dashes them against the stones,
No. It is only the heathen, led astray by Lucifer. But mortal, all the same. Charles, I heard two voices. Who else is back here? No one but me, and this weak creature of flesh. Forgive me. Talking to that which does not exist opens the door for something that does. This I know. Let me assure you, my demon exists, as does my god. Kill me. Make me a martyr king. I should slay you where you stand for that trick you played on me and the queen. That will not get you what you want, huh? Peace and a free hand in England, correct? Uważam, że drugie jest najbardziej neutralne ze wszystkich tych odpowiedzi. Pierwsze to jest takie trochę danie mu noża do ręki, na zasadzie to ty decydujesz w końcu co się z nami stanie i tak dalej, takie wręcz błagalne. Trzecie to jest próba zagrania jego uczucia, których on nie ma, bądźmy szczerze, on mam wrażenie, że w ogóle jego to nie obchodzi. Więc dwójka wydaje mi się najlepsza i najbardziej neutralna. Put aside what you and I want. Think of your kingdom, your people. Nieważne, też jest to granie na uczucia. If the world was so simple, bread would grow on trees. Odo is a great man, with greater ambitions. All of my nobles make demands of me. So does the Pope, and the Greeks, the Slavs, the Saxons, the Saracens. And you, huh? Haha, you Northmen. You demand land, hostages, tribute. Sometimes the best move is not to move at all. You would let your enemies slaughter one another. I will let my enemies paint God's green earth red with infidel blood. While pious Charles prays only for peace. Is there nothing you want? Yes. By now you know I care not a whit for my barren wasteland of a wife. But your son, Bernard... My only heir. Bring me the prince, unharmed, and I will consider the merits of your offer. Else begone. You want him brought to a dingy theater, where you talk to yourself in the dark? No. Present my son to me on the field of battle, before all my men and vassals. Why then? Why wait? My nobles need to see me getting something from you, northerners. Now, until that day dawns, there is the door. Nie ufam mu w żadnym stopniu tym kątem. I zaraz wyjaśnię dlaczego. W ogóle, co jest tą religią tego kozła, czy jelenia, czy cokolwiek innego? Nie mam zielonego pojęcia, będąc szczerym. W sensie, to wygląda jakby oni czcili jakiegoś demona dosłownie. W sensie, kozioł, tak? W religii chrześcijańskiej. Kozioł? Kozioł? Kozioł to był. I trzy szóstki. Jako symbol szatana. Między innymi się pojawia. Ale... Wracając do kwestii tego, co chciałem powiedzieć. Moim zdaniem, to co król chce zrobić, to uprowadź mojego syna. Pokaż mi go na polu bitwy, abym mógł wyprowadzić tutaj pełną po prostu ofensywę w stronę was Normanów, zrobić z was tych złych i mieć jeszcze większe poparcie ze strony swojego królestwa, tak? Dosłownie tak to moim zdaniem wygląda. I mam po prostu ogromne wątpliwości, czy
czy my powinniśmy się na to zgadzać. Mam wrażenie, że powinniśmy z mojej strony, w moim odczuciu powinniśmy po prostu rzeczywiście iść za planem Zygfryda. Mam wrażenie, że nic od Karola nam się nie uda ugrać. You look none the worse for ale. How much did you drink? Not enough to make me enjoy those awful Frankish scalds. But tell me, will Charles sign a truce? He will not even speak to us until we hand over his son, Bernard. But we do not have the bastard boy. No, but I know where the queen took him. The plague ward, south of the city. I will gather my thanes and take them hostage. To seize the prince lacks honor. We should keep an eye on the boy all the same. Hmm. I know a man of keen eye and light step. Pierre. A wise choice. So, one step closer to breaching the walls and burning a city. Yes. And I do not want this thing. What else can we do? See you back at the camp, Tucker. Nie podoba mi się w ogóle to, co się tutaj dzieje. Mam ogromne wątpliwości co do tego, co tutaj król Karol planuje. Ja mu nie ufam totalnie na żadnym polu. Nie rozumiem, dlaczego oni chcą iść z tym planem w ogóle. Zupełnie, naprawdę, zupełnie nie rozumiem. Fajnie, że właśnie spierdzieliłem się z tej wieży, z tej dzwonnicy. Okej, teraz pytanie tylko, czy ja dam radę tam przejść szybko. Mam wrażenie, że pójście z powrotem na ten punkt byłoby, w sensie na ten punkt wiekowy byłoby szybsze, no ale już. To zrobiłem. I czy on będzie tutaj? Nie, on jest jeszcze wyżej. Tu w ogóle są, okej. Chciałem powiedzieć, że, o zobacz, tutaj są pozabijani. Zabijeni strażnicy przez chwilę, miałem takie, co? Chwila. Ale przecież wiadomo, kto ich musiał zabić. Zygfryd. Nie wiem, czy to jest Eblesie, czy Eblezi. Czy... W sensie, jakie jest... Co to jest za imię? Jak się odmienia? Nieważne. Po śmierci ojca postawiłem sobie za cel sprawienie, byś wyrósł na dobrego, pobożnego człowieka i stałeś się potężnym, wielkim wojownikiem, z którym nikt się równać nie może. Choć jednak ramię masz silne, to nie dzierży ono tarczy wiary. Modlę się za ciebie, bracie. Tym następnym razem zechcesz odwiedzić burdel, udaj się raczej do konfesjonału. Ścieżka prawości wiedzie do wiekuistego zwycięstwa. Twój brat, Goslin. Mam nadzieję, że czytać te imiona w ten, ani inny sposób. Zobaczcie, naprawdę ja jestem... Ja mam ogromnego derpa. Ja totalnie potrafię w imiona francuskie, a Zygfryd był tutaj, bo jestem ślepy oczywiście. There. That workshop. The perfect place for our catapults. An army of wooden giants to bring down the walls. Those Franks. What are they doing? Ah, they slay another of their own today. For what? Who can say? If a man prays to the wrong god, sleeps with the wrong woman, follows the wrong king, by Frankish law, that man dies. Among the Saxons, it is much the same. Aye, but the Saxons are fewer. They are divided, and they fight both us and the Celts. These Franks, though... United under a great king. It would be like unleashing Fenrir the Wolf upon the world. We are God's priest, and we are good. But if thou do that which is evil, fear, for we beareth not the sword in vain. Who are those two? I've seen that warrior priest with Count Odo before. Goslin and Ebbles, warriors and brothers. One leads the priests of Paris, the other the Frankish armies. For we are God's priests, avengers to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must... Brother, you talk too much! Come on, let us go take that workshop now. I on jest Ebbles, a nie Ebles. Źle go przeczytałem wcześniej. Był Ebelsie. Quite a show they put on. We will have to fight those Franks soon. True, but today is not that day. My men are ready. Come, let's take some ground for the catapults. I would never give my warriors a shameful death like that. Nor would I, but I have met rotten rulers in many lands. You speak true, Siegfried.
The Franks have no monopoly on wickedness. Almost there. Now, let us travel light and stick to the rooftops. Warto było... O, w ogóle zobaczcie, znowu jesteśmy w tym misie praktycznie. Come, men! We shall take this workshop and make it our own! Chciałem podkreślić, że dla nich haniebną. They keep watch, but not well. And the sight lines? A perfect place for our catapults to hurl stones upon that cursed town. Chciałem powiedzieć, że dla nich haniebna ta śmierć, jaką poniósł poprzez cięcie tamten gość, jest haniebna dlatego, że... I never took you for a rooftop runner, Siegfried. I am no goat-footed climber like you, but I hold my own on cliffs and walls. Dla nich jest to niehonorowe, jest to haniebne, ponieważ wiadomo, wojownik powinien umrzeć w boju, aby trafić do Valhalla. To raz, dwa... Trochę nie rozumiem, czemu oni tutaj chcą ten warsztat zbudować, w sensie ma być oblężenie Paryża, tak? Paryż jest tutaj całym tym, to jest całe miasto. Oni chcą przejąć warsztat tutaj, to jest już od razu Paryż na dobrą sprawę, to już jest za murami. Więc trochę nie rozumiem, jak oni mają zamiar tutaj wystawić katapulty, czy oni chcą te katapulty wystawić później. Vengeance or death! A new catapult are eager for battle. The crack of wood and stone is the sound of victory and vengeance. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że chcą te katapulty wystawić później, jak już się wedrą do miasta. Bo ja myślałem, że oni chcą katapulty... Nie no, oni chcieli przecież te katapult użyć do tego, żeby się przedrzeć przez mury, więc trochę nie rozumiem, czemu oni... Nie rozumiem, moi drodzy, ich taktyki. Totalnie rozumiem ich logiki, którą podążają tutaj. Totalnie rozumiem ich taktyki. Próbuję ich tam na razie wybijać jednego po drugim. I się trochę pewnie zajmie. Tak naprawdę to jest niemal pod kątem ilości wrogów i tak dalej to samo co normalny najazd na jakąś, czy to wrak na roku mylnę, czy tutaj będzie to po prostu klasztor, czy w tym wypadku akurat po prostu pewien obóz. A myślę, że mnie jeden strzał, kurde. Panie kuszniku, proszę się odpełcić ode mnie. Zniszczmy w ogóle to. Nie wiem, czemu kogoś zabiłem, chyba tak. Wiem. No ja się powiem trochę strzelanie z dachu, bo nie widzę powodu, żeby się tam... Żeby tam do nich dołączać. To jeszcze został tam, jest jeszcze jeden, chorąży. A kto kierowcą był? Tam w ogóle ktoś ładnie powalił, ciekawe czym. I został ostatni i kolejny chorąży? Co oni tutaj tych chorążych mają po prostu? Szczerze mówiąc, jeszcze nie miżygam jako przeciwnikami. Muszę przyznać. No dawaj, odsłoń się, panie kolego. Więc co, chyba do niego pójdziemy po prostu bezpośrednio. Jeszcze tutaj mam jednego przeciwnika, o proszę, nie zauważyłem. Czy też chorąży? Też chorąży. Iluż tych chorąży tutaj będzie jeszcze, co? Dobra, ale przejmiemy ten obóz. Raz, dwa i będzie po wszystkim. A, gdy się już czyści daną lokację po raz trzeci, to już nie robi to. The gods smiled upon this day. Nie robi to różnicy. This gives us another place where our catapults can smash down their walls. Eivor, know you the fate of Vidar Odinson? The god of vengeance, who fights beside his father in the battle at the end of days. Yes, Vidar avenges him. Vidar twists the great wolf's neck with his bare hands, then stabs the beast through the belly. So say the Nordnir. Days like today, I walk in the shoes of Vidar, avenging my brother. Other days, there is nothing. We will bring those walls down on Odo's head, and I will avenge my brother. It is good.
We shall meet back in camp when all is ready, Siegfried. I dobra, czy to już będzie ostatnia misja, moi drodzy? Czy to była już ostatnia misja, którą mieliśmy zrobić? Tak jest, wszystkie misje już są za nami, tak więc wracamy do obozu Siegfrieda. No moi drodzy, nie będę nawet oszukiwał, widzimy tutaj chyba dosyć jasno, że ciśniemy dosyć srogo fabułę do przodu. I myślę, że jeśli dobrze pójdzie, jeśli rzeczywiście to będzie ostatni atak, to będzie już końcówka, to oblężenie Paryża, zniszczenie go, czy przejęcie, to będzie koniec fabuły, to prawdopodobnie wkrótce wrócimy znowu do... Nothing else, not gold, not glory. True. Battle pours out its strong red wine, and we are drunkards. Bloodlust and battle drunk. It is the only time I am alive. Chciałem powiedzieć, że potem wrócimy z powrotem do krótszej przystani. Ale mam dziwne wrażenie, ponieważ pamiętajcie, że nas cały czas nie było w jednej krainie, tak? Cały czas mamy przynajmniej trzy osoby, które trzeba jeszcze zabić oprócz króla. Znaczy, nie trzeba, ale które są prawdopodobnymi bossami. Czyli jest Odon, jest Ghostlin, jest jego chyba brat, jak dobrze pamiętam. Więc te trzy osoby jeszcze pozostałe, które są do jakiegoś, do zabicia, czy do pokonania, czy cokolwiek. You, where are Siegfried and Toga? Battle must be near. The crow has come for the feast. You have a clever tongue, friend. But tomorrow, we all speak in a language older than words. Fate already knows who lives and who dies. Again I ask, where are the others? Fetching more catapults for tomorrow's attack. You can wait. I shall wait. Somewhere else. Powiem szczerze, że ona jest stanem. Ta kobieta, która jest stanem, ona jest strasznie irytująca po prostu. Więcej gada niż robi, będąc szczerym. Jest bardzo sarkastyczna i nie wnosi absolutnie nic swoją próbą bycia krytyczną, jeśli można tak to określić. Far from home, before another city of strangers. When did our lives become a saga, Sunin? Ja mnie wkurzają te głosy. Yes. I know the day. The very day when mother and father died. Powiem szczerze, ja ledwo słyszę, co Eivor mówi. Count Odo will not hear reason. Jarls plays games. I cannot trust the lives of my people with such men. The queen now. She I could trust, but she lacks power. My place is here, a secret and Toga. Come with me. Kurza mnie, jak bardzo nie mogę tutaj decydować o tym, jaka będzie siła głosu. Ja podkreślę jeszcze raz, moi drodzy, w opcjach mam ustawione, aby głosy były jeszcze głośniejsze, tak? Żeby było lepiej słyszalnie. That means all is ready and we cannot turn. To jest tragedia. Why do you worry? You will collect more swords. I know how to fight other warriors on the field of battle. This is a city. There will be flames. It matters not. Tomorrow we will fight as warriors, not ruthless killers. This I swear upon my honor. Ah, Eivor the Talker. And to whom have you so freely given your word about how my battle goes? I said it. The gods heard it. That is enough. And if I say we burn this city to ashes and feed the crows with children, what say you? Ach, to ten rozkaz spełni pewnie jego ludzie. Mów sobie co chcesz, nie, ale moim zdaniem, szczerze, patrząc na jego agresję i na to jak władczy próbuje być, on powinien być władczy, w sensie jako ten dowódca i tak dalej, powinien być władczy, ale szczerze, odzywając się w ten sposób do drugiej wolnej jednostki, która nie jest jego wasalem ani nic, my obiecaliśmy walczyć przy jego boku, ale to nie oznacza, że będziemy wypełniali każdy jego rozkaz. I
tutaj powinien, uważam, że Eivor zamiast... Powinien mu się po prostu postawić. Wydaje mi się, że ta druga opcja znowu będzie najlepszą. And I would say, mind who is first to feed the ravens, lest it be yourself. Eivor does not mean these words. Quiet, Toka. Let the talker speak. Come, Eivor. Tell me again how I shall feed the crows. My steel will speak for me tomorrow, to my foes. I have no quarrel with you, yet. Good, good. Keep that fire burning through the night. It shall kindle our vengeance at the break of dawn. Ja miałem na myśli to, co chciałem powiedzieć. Jeśli chcesz być taki zadufany. How do you do that, Eivor? Sleep before a battle, I mean. Easy. I remember my mother's murder each moment. Second, I recall every word the Allfather ever said to me. And finally, I think upon this war-filled world, and of the next, the hall of endless wonder. Only then do I rest. Nie powiedzieć, że moim zdaniem słusznie moje odpowiedział i miał na myśli dokładnie to, co chciał powiedzieć. Jeśli on chce być tak zadufany w sobie i myśleć, że będzie mógł sobie zrobić, co tylko uważa, żeby się przypadkiem nie przeliczył. I moi drodzy, w tym miejscu zakończymy odcinek. Dziękujemy bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, panicie Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Widzimy się, mam nadzieję, że już jutro w kolejnym epizodzie. Tymczasem do zobaczenia, do następnego i na razie.